Mamy za mało karetek i za mało lekarzy, mówi dyrektor Marian Nowak. Ze względu na to, że czas realizacji zleceń bardzo się wydłużył. Nasze karetki jeżdżą po całym województwie. Jeden wyjazd to kilka godzin, 4, 5, nieraz 6. Stan pacjentów ciężki, więc szpitale domagają się transportów z obecnością lekarza, a tych, jak wiadomo, też brakuje, więc w konsekwencji nieraz szpitale czekają po kilka godzin na przetransportowanie pacjenta do ośrodka covidowego. Dyrektor stacji wystąpił już do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowanie dodatkowych karetek. W miarę możliwości zwiększyliśmy też ilość dyżurów lekarskich, no ale wiadomo, lekarzy brakuje, nie zawsze te dodatkowe dyżury udaje się obsadzić. Jakby tego było mało, wystąpił kolejny problem. Chodzi o transport chorych z domu do szpitala. Tu nie ma zakontraktowanych karetek ratowniczych, jest zwykły transport sanitarny, a to są niejednokrotnie chorzy w ciężkim stanie, wymagający podawania tlenu, wymagający opieki medycznej. Tam na pokładzie powinien być co najmniej ratownik.